strzyk cud ma rumbata. Piosenką Mexicana w wykonaniu Bartka Cabonia ze spektaklu Noc w Teatrze rozpoczynam nasze 722 wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. W tym wydaniu usłyszycie Państwo relacje z otwarcia nowego obiektu na terenie naszego liceum, klasy z drewna. O tym opowiedzą nam młodzi reporterzy. W drugiej części naszej audycji zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu koncertu konkursowego 27. Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Klasa z drewna to przedsięwzięcie promujące ekologię, a zarazem dające uczniom naszej szkoły niezwykłe miejsce do spędzenia czasu wolnego, no i oczywiście też i do nauki. Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego, pani starosty Anety Karpiuk i Lasów Państwowych powstała niezwykła konstrukcja z drewna. Miejsce, gdzie można spędzić czas i oczywiście również prowadzić lekcje. O tym opowiedzą nasi reporterzy. Cześć, z tej strony RTM Staszic. Dnia 24 listopada w naszej szkole miało miejsce otwarcie altanki w ramach projektu Klasa z drewna. Na wywiad zapraszają Aleksander Kowalik i Jakub Radczuk. Witam. Mamy przyjemność rozmawiać. Nazywam się Iwona Fietko, jestem głównym księgowym w waszej szkole. Porozmawiajmy na temat altanki wybudowanej na terenie naszej szkoły. Z czyjej inicjatywy wybudowano altankę? Niewątpliwie inicjatorem jest pani dyrektor, która dowiedziała się o konkursie Lasów Państwowych właśnie pozwalającym wybudować, w ramach tego konkursu można było wybudować taką altanę edukacyjną na terenie szkoły. Problemem było tylko to, że dowiedzieliśmy się o tym konkursie, który nie był zbyt rozpropagowany, 3 dni przed jego zakończeniem, więc było bardzo dużo pracy, którą trzeba było w bardzo krótkim terminie wykonać, ale się udało. No, inicjatorem, tak jak mówię, pani dyrektor. A jaki był cel powstania tego obiektu? Sam konkurs Lasów Państwowych miał na celu aktywizację dzieci i młodzieży właśnie w takich dziedzinach ekologicznych, żeby młodzież dowiedziała się, że to drewno, które jest surowcem, którym się zajmują lasy, że może być wykorzystane na różny sposób. Ona powstała, tak jak już wcześniej powiedziałam, jako rezultat konkursu Klasa z drewna ogłoszonego przez Lasy Państwowe,
celem Lasów Państwowych była promocja właśnie działań pracowników lasów, żeby uczniowie poznali związaną z poznaniem lasów, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć właśnie w takiej drewnianej klasie, no i rozwijanie zainteresowań uczniów takich przyrodniczych. No myślę, że się to udało, że ta altana do tego posłuży. A czy może pani powiedzieć, skąd pozyskano środki do wybudowania tej altanki? Dokładnie, prawie wszystkie pieniądze dostaliśmy, wygrywając w tym konkursie Klasa z Drewna, organizowanym przez Lasy Państwowe. Niewielką część finansuje starostwo powiatowe, bo tak to zwykle bywa w tego typu działaniach, że organ prowadzący też musi troszeczkę dołożyć, ale właśnie większość pieniążków przeważającą z Lasów Państwowych pozyskaliśmy dzięki wygranej. Czy aby powstała altanka, musiały zostać wydane jakieś pozwolenia? I jeżeli tak, to przez jaki urząd? Żeby ta altana faktycznie mogła stanąć na terenie naszej szkoły, musieliśmy się nastarać. To był bardzo długi proces. Sama wygrana w konkursie nie wystarczyła. Ja jeszcze tylko dodam, bo tego wcześniej nie powiedziałam, że pisząc ten wniosek, naprawdę dużo pracy włożyła w niego pani Marta Krupa, pani dyrektor Barbara Brzezicka, no i trochę tam też ja ze swojej strony coś dołożyłam. A pozwolenie musieliśmy uzyskać między innymi od konserwatora zabytków, bo pewnie wiecie, że całe Śródmieście Chrubieszowa jest objęte nadzorem konserwatorskim i każda budowla, która na tym terenie powstaje, musi być zgłoszona do takiego konserwatora, musi uzyskać jego pozwolenie, a potem jeszcze u nas w naszym urzędzie, w naszym nadzorze budowlanym też musieliśmy wystarać się o pozwolenie na budowę tej altany. Także proces od momentu wygrania konkursu do momentu uzyskania pozwolenia był bardzo długi i żmudny, ale się udało i dziękujemy wszystkim, którzy na to pozwolili. Jaki był koszt budowy altanki i kto się tego podjął? Całość tej naszej inwestycji to jest bardzo dużo pieniążków, bo prawie 100 tysięcy złotych. Razem z całym wyposażeniem, właśnie kostką brukową, instalacją elektryczną. Uczestniczyło w tym wielu wykonawców. Głównym wykonawcą tej drewnianej konstrukcji jest firma pana Andrzeja Kalbarczyka. Także tutaj ten nasz lokalny przedsiębiorca chrubieszowski bardzo szybko, w czasie naprawdę ekspresowym i postawił ze swoimi pracownikami tę altanę i przede wszystkim jest to budynek wysokiej jakości. Czy altanka spełnia zamierzone oczekiwania i czy uczniowie chętnie z niej korzystają? A od tego to jeszcze nie wiemy, bo dopiero ją otworzymy, pogoda nie sprzyja. Mamy naprawdę plany szerokie, które były w tym wniosku konkursowym przedstawione, co tutaj się będzie działo. Liczymy na to, że będzie wykorzystywana i to często. Ja sama, mając dziecko w tej szkole, wiem, że syn i koledzy są bardzo podekscytowani istnieniem tej altany. No i z moich rozmów z uczniami wynika, że też im się to podoba, że widzą fajne miejsce, w którym nawet obiad można będzie zjeść. Jaki pomysł ma Rada Pedagogiczna na wykorzystanie altanki? Te pomysły musieliśmy już przedstawić wcześniej, właśnie w momencie tworzenia wniosku konkursowego. Były to głównie lekcje edukacji przyrodniczej, które mogły być na terenie altany prowadzone. Altana jest wyposażona w oświetlenie, jest instalacja elektryczna, jest dociągnięty kabelek internetowy, także będzie można skorzystać ze wszystkich udogodnień, które w trakcie lekcji są obecnie już niezbędne. No i myślę, że oprócz tych działań edukacyjnych, to tych pomysłów nie tylko od nauczycieli, ale i od uczniów, może od samorządu uczniowskiego na wykorzystanie tej altany będzie wiele. I ostatnie pytanie, czy miała pani już okazję korzystać z altanki? Miałam. Piłam na terenie altany herbatę. Było bardzo uroczo. Dziękuję. Dziękuję również. Cześć, z tej strony Radio RTM Staszic. Właśnie otworzyliśmy w naszej szkole Klasę z Drewna. Kolejny projekt, który miał na celu zagospodarować naszą szkołę i sprawić, że będziemy mogli zarówno poznawać ekologię i tajemnicze zwierząt mieszkających na naszym terenie, jak i integrować się i spędzać czas po lekcjach.
Klasa z drewna z pewnością będzie gratką nie tylko dla klas z rozszerzoną biologią. Mamy przyjemność rozmawiać z inicjatorką całej akcji, starościną chrubieszowską, panią Anetą Karpiuk. Witam serdecznie wszystkich uczniów. Jak wrażenia? Co pani czuje, kiedy widzi pani efekt ciężkiej pracy związanej z projektem budowy drewnianej wiaty? Bardzo się cieszę, jestem naprawdę zadowolona z efektu końcowego, dlatego że to był projekt, który ogłosiły Lasy Państwowe i taka wielka niewiadoma, klasa z drewna. Jak napisać projekt, żeby był ciekawy, żeby dostał dofinansowanie? No i właśnie zwróciłam się do pani dyrektor, pani Alicji Borkowskiej, z takim pytaniem, czy może właśnie nasza szkoła z Staszic podjęłaby to wyzwanie i napisała projekt. Pani dyrektor była pełna obawy, bo to było coś nowego, nie wiedziała jak to ma wyglądać, dużo pracy oczywiście, ale po pewnych namowach oczywiście się zgodziła, z czego się bardzo cieszę i pani dyrektor też się teraz cieszy, myślę, że młodzież również, wspólnie ze swoim gronem pedagogicznym przystąpiła do napisania tego projektu. Było dużo pracy, jak pani dyrektor mówiła, oczywiście burza mózgów. I myślę, że ta burza mózgów dzisiaj dała efekt, bo widzimy już w realu, jak to wygląda. Natomiast projekt również spodobał się i komisja konkursowa oceniła pozytywnie i dostaliśmy dofinansowanie jako powiat właśnie około 100 tysięcy na klasę z drewna. Z czego byliśmy bardzo zadowoleni, bo to jest takie nowum akurat w naszym liceum. W Staszicu pierwszy raz taka klasa z drewna, gdzie uczniowie będą mogli zarówno uczyć się w lecie w tej klasie z drewna, poznawać, obcować z przyrodą. Myślę, to taka będzie też integracja młodzieży, miejsce do takiej integracji, bo nasze liceum Staszica jest położone w centrum miasta. Mało jest takiego miejsca, gdzie jest zieleń, gdzie jest teren, gdzie mogą uczniowie wyjść na spacer w czasie przerwy. A to miejsce myślę, że będzie też rekompensować i będzie takim fajnym właśnie miejscem, gdzie będzie, myślę, dobre towarzystwo, obcowanie z przyrodą, poznawanie tej przyrody i mile spędzony czas. Trud z pewnością się opłacił, bo teraz możemy zacieśniać nasze więzi, a także uczyć się. Jeżeli chodzi o uczenie się biologii, zapewne widziała pani na filmiku oraz słyszała pani o wielu akcjach, jakie podejmują nasi uczniowie, aby dbać o bioróżnorodność, badać i chronić przyrodę w Chrubieszowie. Jak pani ocenia te akcje? Oczywiście tutaj liceum w Staszicu myślę, że tak przoduje, jeżeli chodzi o inne szkoły. Bardzo często właśnie oglądałam różnego rodzaju wcześniej takie filmiki z tego, co uczniowie, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, o bioróżnorodność, angażują się, co robią. I bardzo się cieszę, bo otacza nas przyroda, musimy z nią żyć, ale też musimy o nią dbać. Bo jeżeli nie będziemy dbali o naszą przyrodę, no to jesteśmy skazani na zagładę, więc dobrze, że to młode pokolenie, uczniowie wiedzą o tym, mają inną świadomość i bardzo mnie to cieszy. Ja tylko będę w tym wspierała Was i mam nadzieję, że dużo fajnych, dobrych rzeczy możemy zrobić. Dziękujemy za te ciepłe słowa. We wzbudzaniu świadomości pomaga nam również Nadleśnictwo Strzelce, któremu bardzo dziękujemy, jeżeli oczywiście Państwo leśnicy nas słuchają. Jak ocenia Pani plany, które Nadleśnictwo ma na współpracę ze Staszicem? Co takiego leśnicy mogą nam dać, abyśmy wiedzieli, jak obchodzić się z przyrodą, nawet w takiej małej kolebce szkolnej wiaty drewnianej? Oczywiście w tym projekcie to są również wyjazdy do nadleśnictwa, różnego rodzaju pogadanki z nadleśnikami. To jest bardzo potrzebne, dlatego że to wtedy młodzież zdobywa nowe doświadczenia, nową wiedzę, taką, z którą leśnicy im przekażą, a to będzie skutkować w tym, że inaczej będą dbali o to środowisko, które ich otacza, które nas otacza w życiu codziennym. Leśnicy bardzo się starają, właśnie pielęgnują lasy, żeby ta przyroda nie zginęła i mam nadzieję, że to nie tylko będzie ta klasa z drewna, która jest jakby początkiem tej dobrej współpracy z Nadleśnictwem, ale również szereg innych inicjatyw, które Nadleśnictwo też promuje i uczniowie uczestniczą. Na przykład sadzenie lasu, na przykład ścieżki edukacyjne, a obecnie ścieżka edukacyjna, która powstała w lesie w Dębince, w Chrubieszowie. Więc to są różnego rodzaju działania, które mają na celu zapoznanie nas z przyrodą, poszerzenie naszej wiedzy, ale też myślę, że takie odstresowanie, mile spędzony wspólnie czas, taka integracja, która jest nam wszystkim, myślę, bardzo, bardzo potrzebna.
Integracja jest najważniejsza, najważniejsze jest dla nas środowisko. Z całego serca dziękujemy za pomoc i za tyle dobrych, ciepłych słów o naszej szkole i o naszych uczniach. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Zapraszam teraz do wysłuchania kolejnego fragmentu koncertu konkursowego 27. Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. W następnym wydaniu usłyszycie Państwo pierwszą część koncertu finałowego festiwalu. Aleksandra Gałecka przyjechała do nas z Warszawy, reprezentuje Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych i w jej wykonaniu usłyszymy Serdeczny Kraj oraz Zostań z nami. Aleksandra Gałecka, Warszawa. Beznadziejnie gasła w nas, zawołałeś, żeby stąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas, zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysiej dziurze strach się skrył.
więc żegnała cię w niejednym oku łza. Kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił, wyśpiewał srebrny dzwon. Dodaj siły nam i wiary, że porządek runie stary i opuści podłe kłamstwo prawdy tron. Niech twe proste, mądre słowa porządkują chaos w głowach, gdzie wtłaczano go od wielu, wielu lat. Ucz jak innych nieść brzemiona, jak słabości swe pokonać, jak w sercu można zmieścić świat. Pokazałeś, jak nie cofać się przed złem, jak się wspinać, niosąc ciężki życia krzyż. Twoja słabość złem stawała nam się snem, bo wciąż przecież niestrudzenie szedłeś wzwyż. Choć Pan barkę twą na nieba wciągnął w rzek i natchnioną księgę życia zamknął wiatr, w oczach mamy postać białą tak jak śnieg i wołanie błądzi echem pośród teatr. Tyle do zrobienia, by wolności pieśń wyśpiewał srebrny dzwon. Dodaj siły nam i wiary, że porządek runie stary i opuści podłe kłamstwo prawdy tron. Niech twe proste, mądre słowa porządkują chaos w głowach, gdzie wtłaczono go od wielu, wielu lat. Ucz jak innych nieść brzemiona, jak słabości swe pokonać, jak w sercu można zmieścić świat. Zostań z nami. Zostań z nami. Zostań z nami. Dziękujemy serdecznie, a na scenę zapraszam Juliana Szumer-Gołębski, który reprezentuje Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych w Warszawie i zaśpiewa nam Tu jest dom oraz Kołysanka Józefa. Julian Szumer-Gołębski z Warszawy.
syneczku mój, wstające pełnej snów, tak długa droga czeka cię, maleńki, zaśnij już. Czy już widzisz ogrom swojej chwały? Czy zbawienia cenę znasz? Może myśli twe ochrania Bóg, byś spać spokojnie mógł. Śpi, syneczku mój, miej pogodne sny. Ten świat zaczeka jeszcze chwilę, dziś spokojnie śpi. To niezwykłe, jak majestat nieba mieści się w ramionach mych. Co za szczęście być dla ciebie tatą przez tych parę chwil. Dom, gdzie twój pierwszy płacz i śmiech. Tu jest dom, gdzie niewinność zabił pierwszy grzech. Tu jest dom, pamiętniki szkolnych dat. Tu jest dom, skąd ruszałeś w tajemniczy świat? Tu jest dom, gdzie matczynnych ciepło rąk. Tu jest dom, gdzie scenariusz zaczął pisać los. Taki dom bez troskich szczenięcych lat, pełnych ran na portkach ład, gdzie na kark złamany z guzem w dal pognałeś, w dal pognałeś.
Powiedziałeś, tu jest dom Mickiewicza śladami usłany. Królewski trakt, tu jest dom. Nut Chopina moniuszki nie porwie historii wiatr. Tu jest dom, w historycznych obrazach Matejki uśpiony czas. Tu jest dom, w tysiącletniej tradycji pomniki odwiecznych miast. Dom ciągłych przeobrażeń ślad. Tu jest dom tożsamości nieśmiertelny kadr. Tu jest dom trochę piekło, trochę raj. Tu jest dom, jacy ludzie, taki jest ich kraj. Taki dom bez troskich szczenięcych lat, pełnych ran, na podkach ład, gdzie na kark złamany z guzem w dal pognałeś, w dal pognałeś. Tu jest dom Mickiewicza śladami usłany, królewski trakt. Tu jest dom, nut Chopina moniuszki nie porwie historii wiatr. Tu jest dom, w historycznych obrazach Matejki uśpiony czas. Tu jest dom, w tysiącletniej tradycji pomniki odwiecznych miast. Tu jest dom Mickiewicza śladami usłany, królewski trakt. Tu jest dom, nut Chopina moniuszki nie porwie historii wiatr. Dziękujemy serdecznie. Martyna Janczyk przyjechała z Wrocławia i reprezentuje klub 4. Regionalnej Bazy Logistycznej. Zaśpiewa dla nas utwory Oceany oraz Nierealny. Martyna Janczyk, Wrocław. Gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś tam, gdzie nie wiadoma, tam znajdę grunt dla wiary.
wiemy teraz też, nie zawiedziesz mnie i będę wzywać imię Twe i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się mej duszy pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. O, o, gdziekolwiek mnie zabierzesz, prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy, moja wiara się mocni w Twej obecności, Boże, i będę wzywać imię Twe i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się mej duszy pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. Pośród czarnej nocy ten zimny, obcy głos dom ogarnia chłodem, zastyga wszystko. Czemu, droga matko, idziemy na ten mróz? Chcę przytulić psa i koty, chcę zostać tu. Ciągle brak skurczonych w sobie dzieci, ucicha oddech. Jedno mam marzenie, by przetrwać, by przeżyć i do Ciebie, Polsko, powrócić kiedyś. Sarny i światło w
przeżyć i do ciebie, Polsko, powrócić kiedyś. Dziękujemy serdecznie. Martyna Świeczak reprezentuje Klub Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i w jej wykonaniu usłyszymy utwory O Jasieńku oraz Grajmy Panu. Dzięki Ci, Panie, za dziś.
dzikich zwierząt śpiew. Za twoją sprawą kwitnie kwiat i rodzi się człowiek piskle. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu w niebiosach, grajmy Panu w dolinach z Niego światłem, we włosach każdy życie zaczyna. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu w niebiosach, grajmy Panu w dolinach z Niego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Och, to radość i szok, och, aj, aj, dziękczynienia ma, aj, aj. Dziękujemy serdecznie. Kolejna uczestniczka to Julia Pietrzak. Reprezentuje Klub Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, a zaśpiewa dla nas Ciemna dziś noc oraz Idę. Julia Pietrzak. Twój i ta wiara serdeczna nieraz
była tarczą od kuli. Błogo mi tak, choć śmiertelny rozpętał się bój. I z uśmiechem już myślę o dniu, gdy mnie znowu przytulisz. Co mi tam śmierć, choć na stepie złowieszcza jej moc. Nad głową mą, tak jak teraz zakrąży srożej, czekasz mnie, wiem, przy łóżeczku dziecinnym w tę noc. I dlatego wiem dobrze, że nic, nic mi stać się nie może. Się poddała wreszcie rozpaczy. Ja, obcy bliźni, bredzę w malignie. Może ktoś za mnie krzyż mój podźwignie. Się rozproszył, nie ma nikogo. Idę więc dalej, życiem wymięta. Nie żaden zbrodniarz, tym bardziej święta. Człowiek zwyczajny jak błoto szare. Człowiek zrodzony z winy i kary. Na koniec świata, świata końca dojdę i dotrwam prawdy obrońca. Że między świtem a drogi skrajem nie ma człowieka, on się nim staje. Że między świtem a drogi skrajem nie ma człowieka, on się nim staje. Że między świtem a drogi skrajem nie ma człowieka, on się nim staje. Że między świtem a drogi skrajem nie ma człowieka, on się nim staje. Julia Czapska reprezentuje klub Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i zaśpiewa dla Państwa Nie ma kraju oraz Ile udźwignie niebo. Zapraszam na scenę. Muzyka.
kraju, skąd nie będę tęsknić do dawnych starych ulic, łamie się w żałości każdy krzyk zwycięski, we wszystkim dawność się rozczuli. Nie ma ziemi, na której bym spoczął bez szarego, dawnego wspomnienia. Wszędzie moim oczom jedno jest do patrzenia. Nic nie uspokoi, nic mnie w porywie już nie zatrzyma wiecznie. Otworem nade mną stoi niebo, ziemia moja rodzima. Nic nie uspokoi, nic mnie w porywie już nie zatrzyma wiecznie. Otworem nade mną stoi niebo, ziemia moja rodzima. Nie ma kraju, skąd nie będę tęsknić do dawnych starych ulic, łamie się w żałości każdy krzyk zwycięski, we wszystkim dawność się rozczuli. Nie pomogą żadne podróże, ani tłumy, ani oceany. Modlę się na ulicach, coraz dłużej zapatrzona, zasłuchana. Przyjdzie czas opowieść snuć, ze wszystkich sił odnajdę cię. Bezpieczny mróz otulił już samotny las rozdartych drzew. Tak długo w ciszy będą trwać, dopóki zima odda świat. Jak dużo niebo.
ptaków, ile burz. Nie ma blizn, skąd wiedzieć już, czy moje łzy udźwignie też. Udźwignie też. Ile burz, nie ma blizn, skąd wiedzieć już, czy moje łzy udźwignie Dziękujemy bardzo serdecznie. Maciej i Klaudia reprezentują Klub Trzeciej Flotyldy Okrętów w Gdyni. Na festiwalu w Hrubieszowie są już czwarty raz, ale po raz pierwszy wystąpią w duecie. W duecie, których połączyła muzyka, ale też połączyło uczucie, bo od 2 miesięcy są małżeństwem i wystąpią przed Państwem w piosenkach Matko, tyś płakała oraz Mario, czy ty wiesz? Maciej i Klaudia Głowaccy z Gdyni. Tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie życie znowu skrzywdził ktoś. Oni cios zadali, ludzie zostali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Chcesz wszystko bierz, bierz, bierz i idź precz. I ten stres, i ten cały stres sobie weź. Dosyć już mam łez. Mamo, tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czycie znowu skrzywdził ktoś. Oni cios zadali, ludzie ze sali patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Jak ja cię obronię i po czyjej stronie stanąć mam dziś, gdy oczu wrogich są. Krzyk mój to za mało, zabierz mnie mamo, gdzieś tam daleko, daleko stąd. Tęsknię, tęsknię za latami, gdy podpowiadali dzisiaj, dzisiaj. Chcę krzyczeć z rana, a głos nie działa. Weź co chcesz,
chcesz, wszystko bierz. Bierz, bierz i idź precz. I ten stres, i ten cały stres sobie weź. Dosyć już mam łez. Mamo, tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czy cię znowu skrzywdził ktoś. Oni cios zadali, ludzie ze stali patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Jak ja się obronię i po czyjej stronie stanąć mam dziś, gdy oczu wrogich sto. Krzyk mój to za mało, zabierz mnie mamo. Płakała, oczy tyś miała, szerokie życie znowu skrzywdził ktoś. Oni cios zadali, ludzie ze stali patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Śpiące w twych ramionach na imię ma. Maciej i Klaudia Głowaccy. Brawa, brawa. I kochani, to była ostatnia prezentacja drugiego koncertu konkursowego. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę i za to, że jesteście. Rada Artystyczna uda się na obrady,
A ja wszystkich Państwa zapraszam na godzinę 15:00. Wtedy rozpoczniemy trzeci koncert konkursowy. I chciałabym już teraz w tym momencie zaprosić Państwa wszystkich jutro na godzinę 9:30 do Kościoła Garnizonowego. Tam będzie msza w intencji wszystkich gości festiwalowych i z udziałem artystów. Dzisiaj tutaj z nami był pan Leszek Opała, który już przysłuchiwał się występom i na pewno niektórych zaprosi na tą mszę, więc bądźcie otwarci. Ja ze swej strony zapraszam do tego, żebyście się też wpisywali do księgi pamiątkowej, która znajduje się na holu naszego Domu Kultury. Tutaj, jak zauważyliście, są z nami media społecznościowe, tutaj nasze lokalne, więc udzielajcie swoich wypowiedzi, żeby ten festiwal był wyjątkowy i dla Was, i dla nas, organizatorów. Bardzo serdecznie dziękuję również widzom Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej i wszystkich zapraszam na godzinę 15:00.